Krzysiu, trzymaj za tu to, kiedy ten dziadek uczył te własne centa robić, trzymaj sej mi se tę formę, ja się przypatrzę, jako cię to ten dziadek uczył. No, pójdź ze dwa wiaderka, formę też pójdź do wiaderka. Tak. No a teraz se go ciągnął kupę se tak ręczuckami, co wiesz to jakby wy. Dziadek umrę kiedy dokupę sobie, bo byś go naciął, no strasznie wielki by był, płetę byłoby, no, no i nie tak, no ręcami, bo byś go te zepsuł. Bardzo dobrze by to było. Wejdę teraz mnie na chwileczkę, a ty się zresztą zaś przypocz. I to tak jakby dziadek umrę kiedy, jest? No, no to przyjdziesz mu na pogrzeb, jak już z pogrzebu przyjdziesz, to już będziesz potem siadł ku temu łestepkom. No bo łestepki taki musi być, co by łestepki umiał robić, jest? Bo jak... No i łestepki przecież już tyle roki, 400 lat, jak w Polsce powstała basówka Pirso, przyszła z Lubtowa. No trzymaj za teraz, bo tak wyobertaj te końce mu tak, jako dziadkowe ręce. Jak ty umiesz grać pięknie, to ty będziesz umiał i łestepek zrobić. No trzymaj za tu tok. No daj za teraz jestem mnie, co ci jest troszeczkę z prostem. A ty już potem resztę wrócisz go tu już potem do tego kotlika. I on musi wyglądać tak jak dziewka w 16 rokach, wiesz? No wiem. No, bo jakoś byś nie wiedział na tej przecież, co by ten łestepek był taki zaplakany. On musi być pięknie zrobiony. No bo my go musieli sami jeść, a my chcemy sobie pany te łestepki kupowali, wiesz? Wiecie co, baco? Trochę nas tu dysk wegnął, bo się akurat zepsuło, rano była pogoda. A po drugie, mamy interes, bo sukomy tu po podhalu linia. I gdzie się obrócimy, to nika nie ma. Żeby owce paść, to mieć trzeba do nik wycucie. I takie troszeczkę, ja bym też tak powiedział, z tym wycuciem zamilowanie. Takie. Ciekawe, no bo jak tego zamilowania by nie było, no to on przy nich siedział nie będzie. I te owce furt będą od niego uciekać. Tu są tacy chłopcyska, co mają owce w chałupie. Co? Krzysiu, no ty. Dużo masz ty głowiec? No koło 40 mam. Pasiesz? No pasem trzeba trochę. A słuchają cię? No choć kiedy nie słuchają, trzeba gonić za nimi. Trzeba nakląć. A, nakląć też trzeba? No słuchaj. A jak gwizdniesz, to wiedzą, że ty gwizdasz? No wiedzą. No widzisz. Nawracają się. Ej Boże, to jest tak. Z tymi łowcami. Ja śpiewam se czasem przy tych łowcach. Dobra, fujarki się robi. Ej no widzisz. Fajnie. Hej pospy, ja se łowce, ale mi się nie chce. Hej bukło, do łowiecka, sama robi co chce. Hej bukło, do łowiecka.
udaje się wam to wychowanie przez zespoły? Jak czujecie? Różnie to jest, bo czasami dzieci się próbują dostosować do tego, co my od nich chcemy, ale te dzieci z różnych domów się wywodzą i wychowanie mają takie, jakiego nauczyli ich rodzice, tak jak ich rodzice wychowali. Słuchaj, a są to dzieci, co czują sprawę i chcą. Tak, są, różne dzieci są. Te ze wsi są takie, że wszystko z nimi zrobi, a z tych z miasta to trzeba mocno trzymać. Słuchaj, takie wejście w zespół, w te dzieci, nie? Wspólna radość, wspólne przeżywanie zwycięstw. To ogromne przeżycie dla dzieci, nie? Jest. To jest, wiesz, na całe życie to mają, nie? Widać, jak takie dzieci, co się dopiero zaczynają uczyć tańczyć. Pierwszy ich debiut na scenie, jak one są zafrasowane, podenerwowane, to tak jak aktor, co pierwszy raz wchodzi na scenę. Jest to gorzej. A jeszcze nie ma kierpcy, to goni naczać ją wieś, pozycić te kierpcy, żeby ino wystąpić, żeby się pokazać, bo ja się uczyłam w zespole. Czasami miesiąc czy dwa, ale dla nich to jest naprawdę, widać, że iskry im złocą lecą, żeby ino choć stanąć na tej scenie, żeby ich dopuścić do tego. Także to nawet dlatego warto ich, żeby tą odrobinę tego przeżyły. Tej chęci, tej chuci do goraszczyzny. To właściwie to was trzyma przy tej robocie, bo majątku na tym nie zbijecie. Ej, panie, broń takimi majątkami. Dokładnie. Więc nie trzeba dołożyć. I o tu jestem dołożym. Niech wam Pan Bóg za to do szczęścia, zdrowia i siły. Tak samo ty, że się tak poświęcacie. Bardzo was za to cenimy. I nie tak, żebyście sobie myśleli, że to nikt nie docenił. Ale strasznie, ja bo jednak i kto mi coś mówi, to zawsze godą. Wy nie wiecie, co to jest za poświęcenie. Straszne. Słuchajcie, on tu przerwie, bo tak godą my, jakby no z ino było dwóch na podholu. A jest tyle ludzi na podholu, co robią to, co my może no, nawet to lepiej. Wszystkim, no wszystkim, nawet więcej, teraz co, się to... No, co mi się widzi, że jest to nigdy na podholu tylu muzykantów, śpiewokowań, to nawet no, to nie było, wszystkim co jest teraz. Tak trzeba zawdzięczyć to, żeby się to podtrzymało, bo jak to upadnie, to poptokak. Jest taki podobny jak i wasz, bo no my też pola już nie mieli, nie? I no dziadki mieli. No to my u dziadków, tu dziadek gdzieś w Tatrach owce poszedł, ale jedna jest taka sprawa, czy góralsko ta kultura, ona jest tak związana ze ziemią, nie? Ze ziemią, czy jakby ją oderwał od ziemi, żyłaby jeszcze. Chyba nie. To jak to wszystko, nie się tak wydaje, że raczej ta ziemia tu tych góroli trzymała twardo, a jak tu już nie będą w ogóle tej ziemi uprawiać, ani kosić, ani grabić, ani paść, ani nic na nie robić, to i góralszczyzna to jest, idzie. Bo to jest tradycja wzięto właśnie od ziemi. I to wszystko upadnie jakby. Poznać ziemię. Poznać ziemię, ale to jest jedna sprawa, że aby nas tu nie było, to by ta ziemia pewnie zarosła, bo komu by się tu chciało kosić w takim brzysku. A druga prawda jest taka, że przypocie się do Ameryki. Jadą tamok, tońcą, grają, śpiewają, co ziemi tej nie mają. Ale mają swoją duszę za wodą. Wiesz co, ziemię mają w duszy, nie? To jest prawda. To jest... Bierą za sobą, nie we worecku, to jak się, ale w sercu. Właściwie to z jednej strony góry robią górali, a z drugiej strony górale robią góry. Hej. Wysoko górka, czyli lipki, ej, góralscy.
Tak se przypominam, Franciszku, jak ja tu dawno na Bukowinę jeździł z Jurgowa. Co? Mieliście tu od Czarnej Góry do Bukowiny na wierch piękną drogę. No ten polok taki słynny, wiecie, taki do góry tam, no konie nie były śniegorady. Hej, kamień na kamieniu, a mój ujek w Jurgowie miał sklep. I raz się tak zdarzyło, że towar wiózł z Bukowiny do Jurgowa, cukierki, no i między innymi musztardę. Pobiła się musztarda, pomieszała z cukierkami, ujek przyjął do Jurgowa, a go do, ludzie kupią. No i zaczął wyjmować cukierki z tej musztardy. A przy okazji sąsiad też trochę dorobił, kiego baba uwidziała go, do, Józuś, jak już 20 roków z tobą żyjem, to jeszcze takiego dorobionego nie widziała. Bez tą drugą na Bukowinę. No, takie czasy były, tak było. Teraz się pozmieniało. No i tak se myślę, jak to jest. Rozmaicie o górolach gadają. Czy ich robota ciesy, czy ich robota męcy? Robota górola ciesyła, bo by, co by on wartał bez roboty tu na tych całych polach. I no, trzeba robić. Jak się to robił, to i był i gazda. Robota ciesy, to w tej robocie musi być coś więcej, coś takiego, jakiegoś innego, że ona daje człowiekowi jakąś radość w duszy. No, robota robotą, zadowolenie zadowoleniem. Jak się wykona jaką robotę, to człowiek rad zrobił. To człowieka cieszy, że nie na darmo. Troszeczkę na... A roboty ta nie brakowało i nie brakuje w tej patrzy. Ale co ciekawe, że w tej robocie było z jednej strony takie dłubanie w ziemi, nie? A z drugiej strony dłubanie w drzewie. No, to różne upodobania ludzie mieli. Ale mieli, widzicie, jak brakowało tu roboty, to tak jak moja babka gadała, wyjeżdżali do Polski robić. Jechali tydzień koniami. Telo pamiętam, że przejeżdżali bez jedno miasto Tarnów, telo Bocnie, no. A gdzie to była, gdzie jeździła tam Co to za Polska? Co to za Polska, bo my tego nie mogli zrozumieć. No to zdaje się do Królestwa Polskiego wtedy. A może do... Jeździ. I tam by była robota? No i tam robili we dworze. Aha. We dworach na tych polach tam ogróźnie, no. To i tak, potem była ta emigracja, to jest nasi kłosiarze tu nazywali, że chodzili na Węgry, a to chodzili tu na śpis kłosić. To szło setki ludzi tu to z całego potacza tam, a potem się zaś wracali, to opowiadała mama, bo to poprzed jej okna był chodnik, to jest takie snury tych kłosiarzy szło. Śpiewający. Tak. A jeszcze i nasadzonowe roboty wyjeżdżali do Peśtu. Mhm. Tak, z roboty w Papaczą znaczy, to było. No właśnie, nawet roboty się szukał. No i ja wiem, że mi tak mama zawsze, jak był maluczki, to mi zawsze tak godowała, że pamiętaj sobie, Józuś, żebyś ty roboty szukał i roboty się nie dał. Kiedyś i tak trochę się na dysz zbierało, tam na polanie u nas suszyli siano, nie? Burza szła. Patrzę, a oni układają te kopy tak równo, a przecie czas pilił, mogliby sobie byle jako ułożyć, a ten gazda patrzył, żeby te kopy równo stały, nie? Pytam się, o co tak pilnuje sobie to równo? A bo gada, jakby tak dziwki szły z góry, a uwidziały, że krzywo stoją, to by się śmiały. Jak zostało siano niepoukładane, to go pozał z biedoką zalał. Zalał, wiesz, ale to, co poukładane, musiało być pięknie zrobione, wiesz. To jest ciekawe, że... No to jest ta rzetelna robota, widzicie. To rzetelna robota to taka, co musi być i piękno. No to musi, no. A teraz na Bukowinie rozmaitych robót się ludzie chytają, ale to trzeba powiedzieć, że Bukowina słynie, no i nie ino, z muzyki i z tych festiwali rozmaitych, co robicie. Ale tu jest też dużo tych rozmaitych rzeźbiorzy, tych rozmaitych takich, co dłutkami majstrują.
Wystarczy iść na was cmentarz. Strasznie mi się widzi ten was cmentarz, bo tak przeważnie te cmentarze są takie bunkry, a tu każdy prawie grób jakiś góralski, pan Jezus frasobliwy, nie? No, widzicie, każdy ma jakieś poczucia swojego piękna, tak by kto nazwał swojego piękna. Każdy to swoimi oczami widzi, jakby mu to pasowało. No. A że są zdolni ludzie, no to jest, jest. No i co tu dużo gadać, ale góralskich budorzy potrzebują dziś na całym świecie. A tu ich nie ma. To niedawni co budorze przyłodzili, przynosili gorzołka, jak się dowiedzieli, że się budowa jest. Bo patrzę, jak to u mnie było. A dziś trzeba szukać. Trzeba szukać. Z małego cichego to są zgrabne chłopy do tego. I to była radość patrzeć, jak oni rozumią drzewo, jak drzewo rozumie ich, jak im te sikiery chodziły. Jest to wielkorzec. Wielkorzec. Naprawdę, tu my mieli też paru takich, Błędy Jędrek, jaki to był majster wspaniały. On tam nie bił trzy razy sikierą, bo jak ciłapnął rost i dwa, już było dobre. Wiedział, miał oko do tego już jak trzeba. I tych budorzy to najwięcej było tam w Zębie, tam z tamtela przychodzili. No i budorze dobrzy byli, bardzo kochani. I to jest ciekawe, że każdy budował niby taką samą chałupę, a trochę inaczej. A trochę styl był taki sam, góralski styl, a każdy miał jakieś i takie swoje dodatki, żeby było znak. I wiadomo było, w to budował ten czy ten. W każdym razie można powiedzieć, że w to ma czyste sumienie przy robocie, to ma prawo posłuchać, jak gorole grają. Aha, no. Wysoko górka, wysoko górka.